Jesteśmy. Mam nadzieję, że wszystko słychać. Jesteśmy, bo mówię ja i mój James, którego pewnie zobaczycie zaraz. Witajcie. Ja mam na imię Anna Kinowska i jeżeli nie wiecie, jestem administratorem tej grupy, założycielem i ogólnie powinnam ją prowadzić. A tu jest James. Tu jest James. Pomachę wam rączką. O, super. Wróciłam po półrocznej ponad nieobecności i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o kilku książkach. Postanowiłam, że te live'y będą tylko i wyłącznie o książkach. Wcześniej też tak było, czasami zdarzał się jakiś inny temat, ale teraz raczej będę mówiła o książkach. Cześć Aneta, bardzo się cieszę, że jesteś, naprawdę, i że o mnie nie zapomniałaś. Okej, no więc. Dlaczego mnie nie było? Krótko, dlatego, że jakby kompletnie zrezygnowałam. Jakby przestraszyłam się, nie wiem, coś mi się stało. W każdym razie stwierdziłam, że to jest niefajne, że tak zrobiłam. Wróciłam pełna nowej energii i powiem wam, że wczoraj nagrywałam filmy na YouTube i już jakby zupełnie lepiej, fajniej się czuję, bo tworzę coś też dla siebie, a nie tylko dla moich klientów, bo jestem też wirtualną asystentką. Okej, przejdźmy więc do książek. Mam cztery książki, to są propozycje na wakacje. Dlatego nie są to książki w ogóle biznesowe, tylko to są książki no takie lżejsze do poleżenia, podpoczywania, bo nie samym biznesem człowiek żyje. Za tydzień będą książki biznesowe i trochę więcej takich biznesowych spraw, ale tak na początek chciałam wam polecić właśnie książki takie na odpoczynek. Pierwsza z nich to jest Grzech od Kości. Ten Grzech od Kości to jest bardzo fajna, taka kryminalna propozycja. Jest to opowieść o chłopaku, który ucieka przed swoją przyszłością i znajduje się na takiej farmie na odludziu właśnie we Francji. I tam spotykają go różnego rodzaju przygody. Bardzo fajna, wciągająca książka, to jest ta pozycja. No i nie jest zbyt długa. Następna pozycja to jest Bez odwrotu. Bez odwrotu. To jest też trochę taki trochę, to nie jest kryminał, ale to jest taka akcja, takie tam strzelaninki i tak dalej. Jakby to było w kinie pokazywane, to by było na pewno strzelanie, pościg i tak dalej, i tak dalej. Więc ta książka jest super, bo bardzo szybko się ją czyta. Ja zaczęłam ją w sobotę mniej więcej o godzinie 17 w tą sobotę, a skończyłam no przed 12, no ale dlatego, że po prostu nie mogłam się oderwać, więc w jeden wieczór ją przeczytałam, bardzo fajna. No i jest wątek taki miłosny, więc jeżeli ja często szukam takich właśnie książek, żeby było coś się działo, żeby były jakieś tam strzelania, zabijania, ale też żeby był jakiś wątek miłosny, żeby było jednak, no wiadomo, lubi się te romansidła, więc a samych romansów, że tylko są jakieś związki miłosne, to nie bardzo lubię. Więc to jest bardzo fajne, bo jest połączenie wielu takich opcji. Następna rzecz to jest Bonda, Florystka. Pewnie bardzo dużo osób już tą książkę czytało. Ona jest już grubsza, ciężej się ją czyta. Ze względu na język i ze względu na ilość postaci, ale też polecam ją przeczytać. Z nim się trochę dłużej jakby męczyłam, ale warto było, bo zakończenie jest bardzo, bardzo fajne. I ostatnia, to jest polecenie mojej Agnieszki, mojej klientki, Aga Yoga. Jest jej strona, którą razem z nią tworzę, i Shakti Dula, gdzie rozmawiamy o ciąży, czyli jodze w ciąży. I to jest pozycja, którą zobaczyłam u niej na Instagramie, więc stwierdziłam, że sobie ją zakupiłam. Zakupiłam sobie ją, rzadko kupuję książki, raczej je wypożyczam, jak widzicie, to jest z biblioteki, ale to akurat chciałam sobie kupić, bo mam wszystkie Kamili książki, więc sobie ją kupiłam. To jest Złota Klatka. Specjalnie nie wymawiam żadnego z nazwisk oprócz Bondy, bo Bonda jest polska, żeby nie poprzekręcać, żeby nie było jakichś tam, żebyście się nie nauczyli brzydko mówić, czy coś. Złota Klatka, bardzo, bardzo fajna książka, która właśnie
Też trochę dzięki niej, jakby zobaczyłam, że fajnie by było, żebym zaczęła robić coś swojego, bo tam jest taka silna kobieta, która jakby była na początku bardzo przywiązana do swojego męża, w sensie takim materialnym, wszystko dla niego, w całą karierę dla niego porzuciła, studia dla niego porzuciła No i po prostu jakby przestała robić wszystko, miała dziecko, była super bogata, bo ten mąż był super bogaty, no i w końcu o nią, co nie jest chyba tajemnicą, tutaj gdzieś jest też to napisane, w końcu o nią zostawia. Oczywiście dla pięknej, cudnej, zgrabnej, młodej osoby, którą też przekształca w taką jakby, że tak powiem, brzydko bardzo, kurę domową. No a ta walczy, żeby się właśnie zemścić na tym swoim mężu, i tu jest właśnie pokazane to, jaką siłę mają kobiety, wszystkie razem, takie, które się jednoczą w obliczu tego, że zostają zdradzone, bo tu jest, pada w książce takie zdanie, na jednym ze spotkań biznesowych, właśnie główna bohaterka pyta się, czy nie pyta się, czy byłaś zdradzona kiedykolwiek, tylko tylko ile razy byłaś zdradzona, tak? Czyli jakby zakłada z góry, że każda z osób kiedyś coś takiego przeżyła. I no to możecie sobie same to wydedukować, znaczy wydedukować, możecie same o tym pomyśleć. Naprawdę warto przeczytać tą książkę, żeby właśnie pomyśleć chociaż o tym, chociażby o tej kwestii. Więc bardzo polecam Złotą Klatkę. No i to były te książki, które polecam. To też się bardzo szybko czyta, 2 dni i było po wszystkim, mimo że jest gruba, ale są bardzo fajne czcionka dla osób, które mają takie jak ja problemy ze wzrokiem, to wszystko pięknie. Więc naprawdę, naprawdę polecam. No dobrze, to wszystkie 4 książki, które chciałam Wam polecić. W następnym tygodniu na pewno będzie Agata Christie dla wielbicieli Agaty Christie, którą i ja jestem, chociaż dawno nie czytałam i byłam przerażona teraz, jak zaczęłam czytać językiem, ale już się przestawiłam. I na pewno książka biznesowa, co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem. To będzie za tydzień. Ja już wiem, że na pewno z tej książki nie skorzystam, bo to jest kolejna sprawa a propos takich rezygnacji i tak dalej. Zawsze myślałam, że super by było, żeby po prostu mieć taką poranną rutynę, wstawać o godzinie 6, robić coś tam, tak wszyscy mówią w internecie, że morning routine o 5 rano, jak wstawać o 5 rano, jest taka Emmy Landino na YouTubie, którą uwielbiam oglądać, ona tak robi i mówi, jak to ona wiele rzeczy nie robi właśnie przez to, że wstaje tak wcześnie, a ja z kolei stwierdziłam, spróbowałam tego robić i wiem, że jestem po prostu nieżywa, że nie jestem do tego stworzona. Więc jakby wiem, co te osoby robią i mogę to sobie przełożyć na jakąś późniejszą godzinę w danym dniu, bądź na wieczór, albo w ogóle mogę z tego zrezygnować, jeśli czuję, że nie jest mi to potrzebne, ale nie chcę oszukiwać siebie i nie chcę potem chodzić nieżywa, więc ja potrzebuję wstać sobie po 7, o 8 i zacząć swój dzień troszeczkę później. I pójść troszeczkę później spać, czyli na przykład około 23 chodzę spać, około 12 w nocy, a potem wstaję o 8. I jest mi z tym bardzo dobrze i nie mam żadnych wyrzutów i nie muszę się do nikogo porównywać, bo to też jest kolejna rzecz, która była takim moim właśnie jedna rzecz, przez którą była ta moja rezygnacja, że wszystkim idzie tak wspaniale, cudownie i w ogóle sprzedają, wychodzi kurs i sprzedają mnóstwo rzeczy i zaczęłam się do nich porównywać. I ja, osoba, która mówiła, nie, nie porównuj się do nikogo i jakby twórz swoje, złapała się właśnie w tą pułapkę tego porównywania się do innych osób i patrzenia na to, porównywania się do osób, które są na przykład już gdzieś coś robią przez 2, 3, 4 lata i jakby nie mogę się do nich porównywać, tak? Więc ja zaczynam po swojemu, zaczynam w swoim tempie i po prostu wiem, że teraz już nie mogę odpuszczać ze względu na to, ile daje mi samo to tworzenie, wymyślanie radości. I satysfakcji dla samej siebie. Okej, okay, to wszystko. Za tydzień widzimy się o 11. Tutaj też
I możecie zaglądać na mój kanał YouTube, bo tam znajdą się nowe filmy. Dzisiaj wejdzie film, jak założyć firmę przez internet. Jeżeli któraś z Was się jeszcze waha, czy albo ma w planach założenie firmy, ale coś tam sobie odkłada, bo, no, bo to jest takie trudne i tak dalej, no to ja pokażę, że to jest proste i można to zrobić bez wychodzenia z domu w piżamce, nawet o 23 w nocy, więc jakby nie jest to nic trudnego i nie ma co sobie przedłużać. No dobrze, to żegnamy się. James gryzie sobie sznurek, więc się z Wami nie pożegna. Siedzisz tu? Nie. No, James nie chce się z Wami pożegnać, mogę Wam tylko... O, jest. No, więc do zobaczenia, do widzenia i miłego dnia. Pa, 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 pa.